Mamy to. Na kanale Papi TV znany i kultowy myśliwy, łowczy, Dashbur, trenerze Mirku. Dashbur. Jakiś panel reklamowy? Dobra, jedziemy. Słuchajcie, jak zaczęliśmy od łowiectwa, to jedziemy tak. Garat, profesjonalna broń. Do tego optyka. Delta optyka. Optical, doskonała optyka. Znajdziemy naszych przeciwników nawet w nocy. A jest ich coraz więcej. Tak. I teraz jest. Swag detailing, jak chcesz mieć czyściutki samochód, to musisz mieć, wiadomo, jedziesz na polowanie i musi błyszczeć, no nie? Jedziesz do dziewczyny, musi błyszczeć. A jeszcze jest coś takiego, że ostatnio ten Michał czyścił łazienkę tymi środkami i mówi, że to nawet dla żony do czyszczenia łazienki było dobre, bo on na prezent wyczyścił łazienkę. Dobra, jedziemy dalej i mamy jeszcze co? Mamy Gugu to rodzina, no, Uzumaki forma ostateczna, Akademia Muzyczna u nas jest. Ten, ile i mamy sapek? Jeszcze, słuchajcie, Bionik, Bionik, co to jest Bionik? To jest najlepszy towar w mieście. No, hasło Mirek 10% zniżki. Na stronie mybionik.pl. Wszystko, jedziemy dalej. Trener, mocno się ostatnim czasie udzielasz w internecie jeszcze bardziej aniżeli we frikach. I pogadajmy trochę o życiu. Taki chciałbym, żeby to był ten wywiad, żeby mógł trener przybliżyć widowni. Po jakiego grzyba trener chodzi z różowym, przepraszam, pomarańczowym szalikiem na jakieś wiece? Co to jest za szalik? Jakie to są wiece? Czego to dotyczy? Słuchajcie, to jest szalik w kolorze pomarańczowym. Zakłada się taki kolor na polowanie zbiorowe. Myśliwi stają w rzędzie. Nagonka pęci zwierzynę. I żeby jeden myśliwy widział drugiego, to zakładamy takie pomarańczowe stroje. Dosyć proste. Proste. Bierze udział trener w wydarzeniach o charakterystyce protestów. No. Angażuje się trener jako myśliwy. Co to są protesty? No, ja powiem w ten sposób, taka krótka historia. Ja wychowywałem się u mojego dziadka. Jeździłem często do mojego dziadka, który miał duże gospodarstwo. Miał konie, ja jeździłem konno, uczył mnie od małego, jak miałem tam... A umiał trener anglezować? 10 lat, jak jeździłem konno już. Później chodziłem z dziadkiem na polowania. Jeszcze zacząłem trenować sporty walki, to już jeździłem na polowania. Jako małe dziecko, dziadek miał taką bryczkę, ja siadałem na tą bryczkę, jeździłem jak miałem 10-12 lat już. Sporty walki zacząłem dopiero trenować jak miałem 15 lat. A więc ja już polowanie robiłem jeszcze zacząłem sporty walki. Taki łowca skór. Łowca skór. Od razu w lesie wychowany, taki prawdziwy. No. Nie tylko na macie, ale i w lesie. Słuchaj, no po prostu kiedyś trochę były inne czasy. Więc już jako miałem 12-14 lat, dziadek dawał mi broń i mówi: idź za stodołę, potrzebny jest bażant na rosół. Szedłem, strzelałem, przynosiłem do domu, babcia robiła i jedliśmy. Czyli dlatego we frikach się trener dobrze odnajduje, że nie jednego kolorowego bażanta umiecie strzelić. No nie da tak. No i trener, na czym polegają protesty, w którym trener bierze udział? Gdybyśmy o tym mogli szerzej pomówić. I czy nie boi się trener? Chodzi o to, że towarzystwo jest bardzo dużo ludzi, którzy w tej chwili nie jedzą mięsa i są przeciw zabijaniu zwierząt. Więc ich, jak na przykład jest ktoś, kto nie je mięsa, to on chce drugiemu zabronić, bo uważa, że zwierzę cierpi. Ja uważam, że roślinki, jak on zjada roślinki, też cierpią. Więc tak naprawdę to oni nie powinni w ogóle jeść też, bo trawa rośnie i też może tam oddycha, no bo oddycha, to też cierpi, jak on je. Proces osmozy zachodzi? Tak, tak. Ja myślę, że po prostu nie powinni w ogóle jeść, no nie? Czyli wszyscy weganie i tam wegetarianie, no bo szkodzą, bo jeżeli oni nam, bo mi lekarz powiedział, ja miałem nowotwór, no i ja mówię: panie doktorze, a co ja mam jeść? A on mówi: panie, najlepiej zdrowe rzeczy. Ja mówię: no jakie zdrowe rzeczy? Mięso w tej chwili tam jest na przykład często hodowane, jest tłuste, gdzieś jakieś antybiotyki ktoś tam podaje, jak hoduje te zwierzęta. A on mówi, lekarz mówi do mnie tak: że pana, jest pan dziczyznę, bo to jest zdrowe mięso i
ja jakby polowałem z dziadkiem tam, nie wiem, do 23 czy 4 roku życia, tam byłem myśliwym już jak miałem 18 lat, już byłem myśliwym, to jakieś 4-5 lat polowałem. Wcześniej, jak jeszcze nawet nie miałem uprawnień, to już polowałem, bo kiedyś takie czasy były, że jak miałeś 12-14 lat, to dziadek ci dawał, czy ojciec, jak był myśliwym, żebyś już mógł sobie strzelać. Zresztą w Europie i na świecie jest tak, że jeżeli ojciec jest myśliwym, to pod opieką ojca czy dziadka może młody człowiek strzelać. W szkole w Szwecji, jak dzieci mają w szkole podstawowej, że myśliwy upoluje łosia i oni rozbierają w szkole podstawowej łosia, żeby umieli zrobić sobie pożywienie, tak? No i po prostu ja tam polowałem do 25 roku życia, później zająłem się treningami, tak się wkręciłem w treningi, że trenowałem rano, wieczorem i nie polowałem. Później jak dostałem ten nowotwór, no to lekarz mówi, że zdrowe mięso, no to zdrowe mięso, to zacząłem znowu polować. A zresztą miałem tą pamięć, że jak byłem mały, to właśnie jadłem czy zająca, czy bażanta, czy sarnę, wszystko co dziadek upolował i to było mega zdrowe, mega smaczne. No i wróciłem do tego polowania, bo tam jak miałem 48 lat, byłem akurat po nowotworze, zacząłem od nowa polować. No i zacząłem jeść dzięki temu, że właśnie spożywałem to mięso, to też wróciłem do sił. Uważam, że wyjść z takiego nowotworu, jak ja miałem tam 8 ciężkich chemii, przeszczep szpiku i byłem trupem. Ja po prostu, ja jak przyszedłem z garażu do domu, to ja cały dzień odpoczywałem. Ja na tej sali tu nie mogłem siedzieć, musiałem mieć otwarte drzwi i siedziałem tam na fotelu, bo nie byłem w stanie oddychać, bo nie miałem powietrza. I przez to, że właśnie zacząłem polować, zacząłem chodzić po polu, zacząłem spożywać zdrową żywność i wyciągnąłem się. Teraz normalnie chodzę, funkcjonuję. No wiadomo, że nie jestem jakimś tytanem teraz, że nie biegam, nie robię jakichś, ale chodzę na siłownię, pływam, jeżdżę rowerem, po prostu żyję, funkcjonuję, tak? I to też uważam, że w jakiejś mierze zawdzięczam zdrowemu żywieniu, tak? Dużo osób na kanale Papi TV liznęło trochę wędkarstwa, bo sam jestem wędkarzem. I myśli trener, tak trener już na sali mówi, bo miałem okazję, trener zaproponował, czy przyjdę dzisiaj. Także dziękuję Akademii, dziękuję trenerowi, że... Ja się cieszę, że przyszedłeś, bo jesteś mega pozytywnym gościem. Bardzo lubię, jak ty prowadzisz, robiłeś doping Lizakowi. Bardzo mi się podobało, jak ty po prostu dopingowałeś Lizaka, jak budowało się jego team, jak ci ludzie krzyczeli. To jest mega, no nie? I to podobało mi się i dlatego z chęcią się zgodziłem po prostu na ten wywiad. Dziękuję bardzo. I tutaj trener właśnie jeszcze wspomniał o tym, o Lizaku. Faktycznie na Papi TV robiliśmy kocioł, znaczy robiliśmy. Miałem okazję współprowadzić ten kocioł u Lizaka, co było bardzo miłe. I teraz na Klaudzie też chciałem, ale nie dostaliśmy akredytacji, także słuchajcie, piszcie wszędzie w komentarzach Team Papi. Team Papi, słuchajcie, Team Papi trzeba pisać, bo to jest mocna sprawa. Team Papi robi zajebistą robotę dla Lizaka, w ogóle robi show, więc ja polecam Team Papi. Dziękuję, dziękuję trener. Trener, a propos Lizaka, Sekwent ma jakieś w ogóle szanse, czy nie? Przejdźmy dalej. Jedziemy dalej. No i trener myśli, że wędkarze mogą się wdrożyć w protesty? Znaczy ja powiem tak, że... Wędkarzy jest 600 tysięcy w Polsce, ja ponad. W ten sposób, że myśliwych jest 130 tysięcy, rolników jest bardzo dużo. Rolników ostatnio strajkowało ponad 100 tysięcy, myśliwych strajkowało około 30 tysięcy, to już jest 130 tysięcy. Wiadomo, że jakby dołączą, byli jeszcze leśnicy w tym, byli leśnicy właśnie, bo leśnicy też jest dużo, to duża siła. Uważam, że wędkarze powinni dołączyć do protestu, dlatego że po prostu ekozieloni chcą nam ograniczyć dostęp do wszystkiego. Ludzie przez miliony lat łowili, polowali, produkowali, hodowali zwierzynę. Tak, ma być zakaz hodowania zwierząt, polowania na zwierzęta, ma być, lasy mają być nieużytkowane, mamy jeść sztuczne mięso. Słuchajcie, nie mamy chodzić w skórach, tylko mamy chodzić w sztucznych materiałach. Mamy jeść sztuczne mięso, chodzić w sztucznych materiałach. Buty ze skóry czy ubrania ze skóry to są zdrowe, naturalne. Tak samo drewno to jest natura. Oni chcą wszystko, że nie wolno drewna używać, nie wolno używać mięsa, nie wolno jeść. Będziemy mieć sztuczne mięso, sztuczne meble, będziemy mieć sztuczne ubrania i dostaniemy raka. Ja już raka dostałem może właśnie przez takie rzeczy. I wszystko pod dyktando tych, którzy w imię wolności. Robią na tym biznes.
Dokładnie. Tu chodzi tylko o pieniądze. O sos. To po prostu sos. To są ludzie, którzy chcą zrobić po prostu sos, bo słuchajcie, zabronią nam mięsa, to albo będą ściągać spoza Unii mięso taniej i na tym będą zarabiać, tam jakaś firma, albo na przykład będą robić sztuczne mięso jakieś, będą na tym zarabiać, zabronią nam łowić ryby, a ściągną ryby. No ja bym nie chciał, żeby zabraniali. No jak nie, no wszystko ci zabronią. No nie będzie polowania, nie będzie... Ale trener, słuchaj, ja mam polski organizm, i lubię to, co polskie. Ale nie będziesz jadł tego. I chciałbym żyło po naszemu. Będziesz jadł jakąś, tak jak teraz jest, że na przykład jest Unia i tu nie możesz nawozów, musisz wszystko dbać o ekologię. Dbasz o ekologię, ty masz jakieś normy. A ściągają na przykład zboże jakieś zepsute, jakieś stare, czy z Europy Wschodniej, czy ściągają z Ameryki, spoza Unii ściągają. Nieważne, czy to jest z Rosji, czy z Ukrainy, czy ściągają z Ameryki Południowej, bo to nie jest winny kraj, z którego ściągają, tylko są winni ci, którzy to ściągają i wprowadzają takie przepisy, że my musimy trzymać się jakichś norm, musimy robić to mega zdrowo, gdzie wzrastają bardzo koszty. Ja jestem za zdrowym właśnie jedzeniem, ale właśnie jeżeli to będzie wszystko poukładane, a nie tak, że przyjeżdża jakieś gówno i my po prostu spożywamy jakieś niezdrowe rzeczy. No a teraz coś powiesz, że trener to jest XXI wiek, musimy się dostosować. Ale to trener, poczekaj, no ale słuchaj, a może ty trener jesteś trochę cebulakiem, bo jeździsz samochodem na benzynę. Nie, na ropę. Na ropę, słuchaj, trenerze, do tego palisz w piecu węglem pewno. Nie, nie palę. No to ale elektrownia, którą korzystasz, nie masz paneli elektrycznych, fotowoltaicznych, no to może my dla niektórych jesteśmy cebulakami teraz. Może jesteśmy cebulakami, ale po prostu my chcemy normalnie żyć i oczywiście my chcemy zmian takich, które będą dobre dla ekologii, ale to zmiany przemyślane i powolne, a nie na łapu capu, że sprowadzamy skądś towar taniej, zabijamy naszą produkcję żywności, nasi rolnicy upadają, myśliwi upadają, wędkarze nie łapią i ściągamy ryby gdzieś z nie wiadomo skąd, ściągamy jakby te zboże czy skądś spoza Polski i później ktoś powie tak, dobra, chcecie kupić zboże? To nie jest 500 za tonę, tylko chcemy 2000, a my powiemy, jak chcecie 2000, przecież to drogo, no to nie damy wam. No ale my nie mamy, sami nie produkujemy, no to jesteśmy, oni nam zrobią po 5000 musimy kupić, bo nie mamy co jeść, tak? Więc my się uzależnimy. Powinniśmy mieć swój prąd, swoją wodę, trzeba mieć swoje jedzenie, wszystko swoje i niech się dzieje tam w koło, co się chce, a my mamy co jeść, mamy się czym ogrzać, mamy po prostu swoje rzeczy, tak? Ja to jest chyba takie normalne. Mam tak? wrażenie, że ludzie nie rozumieją, że silne państwo to jest silna gospodarka, silny przemysł i hajpowanie własnych produktów. Dla mnie prosty przykład. Zapytasz jakiejkolwiek kobiety, jaką ona lubi kuchnię. Kuchnię włoską, czyli co? Mąka z wodą, tak? Mamy pizzę, nie? Mniej, więcej mąki, mniej wody, mamy makaron, do tego jedno jajko jest carbonara. I dlaczego u nas tak się nie hajpuje naszych produktów? Tak jak był kiedyś, mamy podpłomyki, mamy wiele produktów, mamy w ogóle jesteśmy jednym z głównych producentów gęsiny. I 90% naszej gęsiny wyjeżdża na zachód do Francji. Kto ja to sadzę, znaczy zajmę gęsinę? Na świętego Marcina w Poznaniu za 7 dych kupisz udko. No a co jest w stepie non stop? Kura, świnia. Robią, kura. A wiesz, co robią w Holandii? Co robią? Wiesz, jak polują na gęsi? No jak? W Europie? No jak, słucham. Łapią je do kontenera i zagazowują. Tak łapią w Holandii gęsi. Tak? Tak, tak, taka kultura jest. To śmierć przez zagazowanie jest lepsza niż śmierć przez kula w łeb. Dla mnie to jest po prostu, to jest tak jak ludzi gazowali, kurde, w komorach. Mojego dziadka zabili i w Oświęcimiu zagazowali. Mój dziadek walczył o Polskę w 1939, go aresztowali, zabrali do Oświęcimia i go zabili. No po prostu to dla mnie to jest jedno skojarzenie, że po prostu ja to uważam, że po prostu idziemy w jakimś dziwnym kierunku, no nie? Odbieranie po prostu wolności i swobód tego wszystkiego. Tak, nie no, niedługo nic nie będzie, no nie? Nie będziesz mógł nic. Nie będzie polskiego jedzenia, nie będzie polskiej... Elektrownie chcą zamykać. Gotówki zaraz nie będzie? Gotówki nie będzie i wyłączą prąd. No i co i tak, i bankomat nie działa. Karta nie działa, bo nie ma internetu, nie ma informacji. Jesteś bez pieniędzy.
Nie masz za co kupić jedzenia, nic nie masz. Wyłączyli ostatnio internet, nie było Facebooka, nie było tego, Instagrama. No przecież influencerki depresja. No, to już ludzie na linę się rzucili. Trener, wiele jest pytań w internecie nierozwiązanych, jeżeli chodzi o trenera. Ja mam takie dwa, które mnie osobiście bardzo frapują. Dużo jest zarzutów do trenera odnośnie osób, które gdzieś tam trenerowi wbijają szpilkę. Wiadomo, że jest trener medialnym szermierzem i to dosyć wysokich lotów. No ale tych szermierzy nie jest trener jedynym szermierzem, tak? W necie. No, wiadomo, żeby, dokładnie, żeby z kim trzeba z kim walczyć. No, nie wiadomo, że oni są słabsi, ale po prostu trzeba z kim się wierzy. Walczę, no ale już mnie to nudzi w tym MMA, w politykę trochę idę, bo ich tak ogrywam, tak ich szachuję, oni się dają wpuszczać, ja ich wpuszczam, wypuszczam, jak tu byk leci, ja tak się puszczam i pach. Taki matador trochę scenera. No to matadorze, trenerze. Dwa pytania, które mnie nurtują, bo nigdy trener nie odpowiedział na to. I teraz pytam w kontekście tych, co w trenera wbijają, nie wiem, szpilki, słusznie, niesłusznie, nie osądzam, nie znam się. No dobra. Garant profesjonalny, bro. Delta Optica. Przybija się często trenerowi, że trener nie zapłacił zawodnikom tam za jakieś PL, MMA czy coś. No ja sobie myślałem tak, nie? Ma trener, też się celowo zapytałem ci trenera, ilu ma trener freaków. Nie pytam, ile trener z nich ma, no ale zakładam, że ma trener siano, żeby zapłacić tam komuś te, nie wiem, 1000-1500 za tą walkę, nie wiem. No to dlaczego? Mówię teraz, mnie to samo interesuje. Nie myślę trener sobie tak, mam to w dupie, dzwonię tego gościa, co do mnie sapał, że mówi, że siano, spłaca mu, daje mu tam ale plus. Ja spłacam. Cały czas spłacę. Aha, okej. Okay. To jest tak, ja ostatnio spłaciłem. Nie pytam o kwotę. Tydzień temu spłaciłem 10 tysięcy. Ja spłacam cały czas. Aha. Tylko, że nie ogłaszam tego, bo po prostu systematycznie spłacam. Okej. Okay. A to są zawodnicy, czy coś grubszego to jest? Nie, no po prostu ja powiem, jak to było. Ja robiłem galę jedna za drugą. I raz mi się udała, raz się nie udała, raz miałem zaległości, raz je spłaciłem i to tak różnie było. No i w tym momencie zachorowałem na nowotwór, musiałem zamknąć firmę, więc nie było żadnych działań. No. Zamknąłem firmę, jak nie działa firma, to nie ma żadnego ruchu w interesie. Ja akurat gala mi się nie udała na 300 tysięcy. I teraz dobra, rok się leczyłem, miałem chemię. Po roku... A to jest ciężar na głowę, co? Po roku... Miałem rok rentę, 1000 zł na miesiąc. Po dwóch latach otworzyłem działalność od nowa, chciałem działać. I co się stało? I przyszedł COVID. I znowu musiałem ją zamknąć, no bo był COVID i była dupa. I później była sytuacja taka, że już zaczęło się jakoś kręcić, to się wojna zrobiła. No to zacząłem się, skupiłem na po prostu na strzelaniu, żeby się nauczyć strzelać, bo jak będzie wojna, to trzeba bronić kraju. I nie skupiłem się tak na biznesie, na zarabianiu pieniędzy, tylko na szkoleniu się w strzelaniu, bo mówię, kurde, ktoś będzie musiał tego kraju bronić. A ja, no co z tego, że umiem się bić, jak już jestem po chorobie i nie mogę się bić, bo nawet tego, a zresztą bicie w konflikcie takim, to się do niczego nie nadaje, więc skupiłem się na strzelaniu i propagowaniu strzelectwa, a nie na biznesie. I dlatego się jakby też jakby się nie skupiałem tak na zawodnikach zawodowych, sobie zrezygnowałem z zawodników zawodowych, skupiłem się na moim synu. Friki to przyszły przypadkiem, bo przyszedł Ferrari, a frików to dużo mam dopiero tam od pół roku czy roku, a wcześniej to miałem jednego Ferrariego i tam kogoś, więc to nie było jakoś tak, że ja miałem cuda. Po drugie, trzeba zapłacić salę, są inne koszty. Cały czas spłacałem zobowiązania, ale to tak, tu temu dasz 1000, tu temu dasz 2, tu 3, a ja nie ogłaszam, że co ja będę ciągle opowiadał, temu dałem 1000, temu dałem 2, no, bo po się, prostu wiem, o co chodzi. Spłacam systematycznie. Dobra, mamy to. I spłacam, no ostatnio mówię, zapłaciłem jakąś tam zaległość 9 tysięcy, spłacam, ale po prostu to nie jest, jeżeli prowadzisz firmę, robisz galę za 500 000 i nagle... A to nie jest tak, że jak jest się teraz właśnie, to mamy trener, bo ja chciałem to po prostu pobieżnie liznąć, bo byłem ciekaw sam z siebie. Teraz drugie pytanie, czy będzie sala Swag Detailing? A nie wiem, zobaczymy, no jak na razie Swag Detailing bardzo nam pomaga i to jest firma, która jest bardzo ważna. Okej. Okay. No. No i co tam jeszcze? No to i trzecie odnośnie freaków, bo panuje taki mit w świecie, że trenerzy, którzy szkolą freaków są mega zarobieni, a wiem od niektórych zawodników, że trener wcale
i tu może będzie trenera dla reklama dla trenera, że trener wcale dużo nie bierze jako trener i menadżer, bo tak słyszałem. Znaczy wiesz o co chodzi? Są legendy o jakieś tam wynagrodzenia. No ja powiem co słyszałem. Ja słyszałem tak. Ja byłem w ten sposób. Ja jeżeli coś tam uda mi się zarobić, to idzie to na opłatę, za salę trzeba zapłacić, bo wiadomo, że z rekreacji się za dużo nie zarobi. Trzeba spłacać stare zobowiązania, więc na bieżąco, znaczy na bieżąco, cały czas spłacam, więc to też nie jest takie, mówię, no ja chciałem ci zauważyć, tak, leczyłem się na nowotwór, później miałem tą rentę i po prostu nie zarabiałem przez następny rok, to jest 2 lata, a później przyszedł COVID, gdzie były sale zamknięte i nie było żadnego ruchu, więc tylko opłaty jakieś zawodowców to starczały na wynajęcie sali. Więc jakby przez 3 lata po chorobie czy można ładnie płynąć. To można popłynąć. Dużo ludzi pobankrutowało podczas COVID-u i pozamykało firmy. No ja jakby przetrwałem, ale no nie byłem w stanie, bo ludzie mieli, że oni oddają. No z czego miałem oddać? Miałem ukraść, zabić. I to wiesz, teraz po prostu jak jest troszkę lepiej, coś tam, tu coś mi się uda zarobić, no to spłacam. Ja spłacam cały czas, tylko nie będę przedstawiał. Dałem Jackowi 1000 zł, dałem temu 1000 zł. Nie mówię o tym, bo to jest jakby nieprzyjemne, że po prostu. Taka sytuacja była, nie? Nie jesteś w stanie naraz tego zapłacić. Najlepiej wyjąć z kieszeni, wszystkich opłacić. I nie zgubię. Trener, kończymy temat. Nie chcę, no, tylko liznąłem, nie jestem z tych, żeby to gdzieś tam drążyć. No dobra, no. No zapytałem. No dobrze, to nie ma problemu. Nie będziemy cisnąć. Dziękuję. Co możemy powiedzieć frikom, żeby do trenera chętnie przychodzili? No bo generalnie. Ja powiem szczerze, ja nie mam zdrowia. Jak się trenuje w ogóle frików? Ja powiem tak, ja nie mam zdrowia, żeby mieć za dużo ludzi, no nie? Ale ludzi czy frików? No w sumie, dobra, to i to ludzi, ale... Każdy zawodnik, każdy ten człowiek potrzebuje czasu i ja na przykład trenując zawodowców, było tak, że ja trenuję poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, nieraz trzeba było, bo tam jakieś coś zrobić, jeszcze jakieś tarcze w piątek, jedziesz na walkę w sobotę, jesteś na walce w niedzielę, wracasz, i w poniedziałek znowu to samo. I ja poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, a sobota, niedziela jestem na galach. Ja cały tydzień pracuję, a jestem po nowotworze, ja nie mam siły. Na szczęście jakby jest Adam, mój syn Adam Okniński, on pomaga prowadzić klub. Jest Aleksander Okniński, on też pomaga, więc jakby powoli oni wchodzą do gry i dlatego jak przyjdzie więcej ludzi, to jestem w stanie ich obsłużyć, ale mi nie zależy na jakby budowaniu jakiegoś, jak to powiedzieć, takiego... Frikowego imperium? Nie, frikowe imperium to już mamy, bo mamy w tej chwili, uważam, najlepszy klub, jeżeli chodzi o frikowy, bo mamy mega gwiazdy, mamy Ferrariego, mamy... Mamy Ewę Piątkowską, która teraz ma walczyć, mamy Lizaka, mamy Vampira, mamy Szeligę, mamy Mindę, mamy naprawdę dużo ludzi do nas przychodzi, mamy Piotra Świerczewskiego, mamy tam z 10 frików, a dołączają następni, przychodzi bardzo dużo młodych ludzi, którzy chcą u nas trenować, jakby powiedzieć, to się rozkręca, ale to się zaczęło rozkręcać w momencie, jak miałem zawodników zawodowych. I był COVID i była taka sytuacja, że nie mogli przychodzić amatorzy, tylko zawodowi. Pieniądze zawodowców starczały tylko na utrzymanie sali. Gdyby nie moja żona przez 3-4 lata, która mnie wspierała, dała mi mieszkanie i dała mi jedzenie, to by była lipa. Naprawdę lipa. Z tego z MMA nie ma pieniędzy, jak jesteś w sporcie normalnym. Nie ma, jest bardzo ciężko zarobić. Ludzie przeważnie dorabiają, gdzieś stoją po bramkach, handlują z samochodami albo różne dziwne rzeczy robią, bo ciężko jest zarobić z samego MMA. Przez to, że są te friki, to jest większa rozpoznawalność, są jacyś sponsorzy i dzięki właśnie takim sponsorom, tak jak tu mamy Delta Optical, no to mogę korzystać z jakiejś dobrej optyki, dostaję, jadę na polowanie, mam dobrą optykę, widzę zwierzaka, mogę... Nawet w nocy trafić. Nawet w nocy mogę trafić, nie pomylę baby z dzikiem, tylko strzelę dzika, więc dlatego jest dobra optyka.
A mamy tu sprzęt od Garanda, dobry karabin dostaję i mogę strzelić. No i co? I jakoś tam się jakby, ja powiem w ten sposób, że najpierw była ta choroba i to był, później był COVID, a później była wojna. Ja jak była wojna, to tak biznesowo już trochę przestałem jakby się skupiać na tym biznesie, zacząłem się skupiać na tym strzelaniu, na nauce jakby tego strzelania, bo strzelam i z pistoletu, i z karabinu, i blisko, ale strzelam też na 300, na 600, na 800 metrów. To z czego trener wali na 800 metrów? No, są różne karabiny. A ma ten taką klamkę w domu? Słuchaj, karabiny są różne. Uczysz się, jedziesz na przykład do jakiegoś fachowca, który na przykład jest snajperem i się uczysz z jego karabinu na przykład strzelać na odległość 300, 600, 800, a może nawet na 1000, na 1200 metrów. Ale w Polsce chyba tylko w Toruniu jest strzelnica dla snajperów. Nie. Strzelnice są poligony, na których możesz strzelać, są strzelnice. No i po prostu możesz, kurde, ja na przykład mam kolegów, którzy są snajperami. Kiedyś na przykład. Ale w służbach jakiś? W służbach, tak. Albo już są na przykład emerytami. Był w służbie, a teraz jest emerytem i strzela sportowo. I na przykład ktoś, kto był na przykład w Afganistanie czy gdzieś, był snajperem, strzelał, został ranny, przeżył całą drogę tak jak wojownika i on mnie na przykład naucza, mnie szkoli, jak ja mam strzelać na 300, 600, 800. No i tak jak ta wojna się zaczęła, to po prostu ja mówię, k***a, brzydko mówiąc, będziemy u nas wojna. Będzie wojna u nas? Myślę, że... No, ja się... Ja w ogóle do WOT-u chciałbym iść i się zastanawiam, czy iść... To można iść do WOT-u, no nie? Marianna poszła wczoraj do WOT-u. A, ona była... Marianna przyjęli ją do WOT-u. Ona była chyba w WOT-cie, Marianna Szajbecz. Była, ale tam później jej nie chcieli, a teraz ją znowu przyjęli. No. No i co? I tak to wygląda, no nie? I tam, wiesz, ja tam na przykład... powiem w ten sposób, że... Ja MMA zawsze lubiłem, kochałem, ale z tego na tym biznesu nie ma. No właśnie, bo o tym się nie mówi, że ludzie myślą, że zawodowcy żyją jak pączki w maśle, jest kilka osób, które zarabiają duże pieniądze i to są gwiazdy. Ale no. Mówimy o frikach czy zawodowcach? O sportowcach najwyższego lotu mówimy, którzy walczą w UFC, którzy zarabiają duże pieniądze, to jest kilka osób w Polsce. I jest kilku frików, które też zarabiają duże pieniądze, a reszta to po prostu, to nie jest tak. MMA to sportowe. To nie jest jakieś bardzo dobrze, piłkarze dobrze zarabiają, o tym można. Ostatnio rozmawiałem właśnie z chłopakami z KSW, to mówili, że między 5, a czasami nawet 9 koła kosztuje przygotowanie miesięczne. Albo lepiej, nie? No. Albo lepiej. Ja znam zawodnika, co dostał propozycję z KSW i na walkę na szybko dostał za 10 tysięcy i walczył za 10 tysięcy na szybko, na zastępstwo wszedł, no nie? No to wiesz, jak przygotowanie robisz przez 3 miesiące do takiej walki, czy 2 miesiące, no on dostał na przykład tam 2 miesiące przed walką, się dowiedział, że tam ktoś wypadł i on ma wejść, no to 2 miesiące na przykład musi mniej pracować, musi więcej jeść, musi wszystko sobie poustawiać, więc jak więcej trenujesz, to mniej pracujesz, mniej zarabiasz, więc no to nie jest proste, to my mamy wyobrażenie, że w tym MMA są nie wiadomo jakie pieniądze, to tylko nieliczni, tylko tam jak chodzi o nielicznych to zarabiają, no nie, więc a są takie osoby, typu, że bardzo dużo zarabiają, a się z tym nie podzielono. To przykładem jest Mariusz Pudzianowski, którego trenowałem, on zarabiał 200 tysięcy, a mi dawał 2 za 3 miesiące. No to wychodzi 700 zł i ludzie myślą, że ja jakieś kokosy zarabiam. No to weź sobie, przygotowujesz największą gwiazdę KSW, on zarabia na przykład kiedyś, zarabiał 200 tysięcy, dostawałem 2 tysiące, to jest 700 zł, przez 3 miesiące go przygotowałem, to jest 700 zł na miesiąc. I wiesz, ludzie mi mówią, że co ty robisz z tymi pieniędzmi, jak masz tyle zawodników i to... No, dlatego się właśnie zapytałem, ilu tutaj ma zawodników, bo wiem, że dużo ludzi tak myśli, chciałem to wyjaśnić. Wiesz, wszyscy myślą, że to nie wiadomo, jak wiesz, zawodnik walczy raz na kwartał, więc nawet jak on zarobi tam jakieś pieniądze, da ci jakieś pieniądze... On się musi utrzymać, do roboty nie chodzi, trenuje. Też no, to utrzymanie sali kosztuje, utrzymanie, trzeba zapłacić prąd, wodę, takie rzeczy, to wszystko to ludzie tego nie myślą, że pieniądze spadają z nieba. No, tak jak w moim przypadku, ja po prostu zachorowałem, musiałem zamknąć firmę i teraz po prostu powoli tam, tu 1000, tam 2, tu 5,
powoli sobie spłacam, ale to jest podobnie, no. Mogę to porównać właśnie podobnie z kanałem, że kilka osób z moich kumpli zapytało: o Wojtas, kurde, masz kanał, ale sosu, ja mówię, kurde, ziomek, to jest ładowanie w studnie bez dna, niczego nie wyjmowanie, cykliczne wstawanie w ryj, robienie tego za friko, z myślą, że kiedyś może coś wyjdzie i tylko dzięki widzom ten kanał jest targany, nas jest dwóch, gdzie ten kanał robimy. Operator, to Kamil, jest szarą eminencją, mózgiem tego wszystkiego. Ja tu jestem tylko prezenterem, żeby to gdzieś tam ładnie wyglądało w miarę od strony prowadzącego. No ale samemu nie jesteś w stanie nic tutaj zrobić. Dlatego tak się właśnie cieszę, jak ostatnio odpaliliśmy zrzutkę, gdzie zbieramy na Papi TV, bo zbieramy na sprzęt, potrzebujemy siana. No i warto, żeby widzowie, trener, subskrybowali Papi TV. No pewnie. Żeby subskrybowali, no to jest bardzo istotne, dlatego gdzieś tam może nie ta sama branża, ale jestem w stanie się z trenerem utożsamić, że to wszystko się ładnie, pięknie wydaje. Łatwo się liczy cudze pieniądze, o. A jak przychodzi co do czego, to nagle jest, kurde, nagle jest klops, nie? To jest jak z tymi wszystkimi gangusami, co myślą, że są gangusy, a służby wiedzą wszystko o nich, nie? Słuchajcie, ja miałem przyjemność poznać gościa, który tworzył antyterror w Polsce. Nawet się w jakiś sposób zaprzyjaźnialiśmy. To był po prostu oficer, który z takich ciekawych rzeczy ochraniał papieża, no i tak po prostu on tworzył oddziały antyterrorystyczne w Polsce. I on mówi mi raz, ci wszyscy gangsterzy to się ścigają, kto szybciej się rozpierdoli na komedzie. I on to wiedział, rozumiesz, z tego, że oni do niego przychodzili i mówią: panie władzo, my kradniemy auta, pozwólcie nam kraść, a my powiemy, kto inny kradnie. Rozumiesz? Że oni sprzedawali konkurencję, przez to ci im pozwalali, wiesz, przymykali niby oko, czy ukradli dwa samochody, a tego. To jest po prostu, służby wszystko wiedzą, służby mają dostęp do waszych informacji, są teraz telefony, są nagrania, wszystko służby wiedzą. I teraz nie ma czegoś takiego, że jakiś gangster, tak jak było z apteką, apteka mówi: no, za miraz my cię zawiniemy, no nie? A ja mówię: słuchaj, my ciebie zawiniemy, zobaczysz. Najpierw dostaniesz, a później przyjdą po ciebie i cię zawiną. No i tak było, no. Najpierw mu Minda złamał szczękę, a za dwa dni antyterror wjechał i go zawinął, no. I to takie gangsterka jest. Chciał kozaczyć, gangsterzy to teraz siedzą w więzieniu i płaczą, albo po prostu już nie żyją, no. A ci, co myślą, że będą gangsterami, to po prostu będą mieli kłopoty, no. I gangsterka ma krótkie nogi. Czy nie jest tak łatwe jak chłopaki, jak 100-kilogramowe chłopaki w koszulkach S z tombakiem na szyi to przedstawiają? Znaczy wiesz, to jest tak, dopóki, bo popatrz, jesteś gangsterem, no nie? Zażywasz sterydy, zażywasz... No ale ten... Ale nie, ale powoli. Kto nie zażywa sterydów teraz? Ale ja ci wyjaśnię co innego, no. Zupełnie co innego. Zażywasz sterydy, bierzesz narkotyki i pijesz alkohol. No. I wtedy myślisz, że świat należy do ciebie i wszystkich... A wiesz, do aresztu. W areszcie nie ma sterydów, nie ma narkotyków i nie ma alkoholu. Kilka dni siedzisz i nagle masz doła, bo nie masz sterydów, nie masz alkoholu i narkotyków. I włącza się co? Depresja. I oni mówią: słuchaj, posiedzisz tu jeszcze tyle i tyle. A on mówi: panie władzo, ja pana proszę, ten i ten zrobił to i to, błagam. No i mamy już gangsterów. W ogóle nie znam tematu, ale lubię o tym słuchać, nie? Ja tam się w ogóle nie znam. Ja dużo powiem w ten sposób, że ja 20 lat temu, 20 tak, zacząłem trenować w Centrum Szkolenia Policji. Poznałem takiego instruktora z policji, nazywa się Tomasz Maczuga. On mnie zaprosił, przez 3 lata prowadziłem zajęcia w Centrum Szkolenia Policji i po prostu stwierdziłem, że ja zajmuję się sportem i to mnie najbardziej interesuje. Nie interesuje mnie ani droga jakby gangstera, ani policjanta, tylko ja chcę być sportowcem, ja chcę uczyć ludzi sportu. Ale jak mam do wyboru wspierać gangsterów i policjantów, zawsze wolę policjantów. Okej. Rozumiem. Trener, a masz jakieś aspiracje właśnie, no bo masz taki dryk przywódczy, dobrze na scenie tobie trener w miarę idzie,
Masz jakieś takie, nie wiem, marzenie albo chęć może w przyszłości w politykę, albo nie, być gdzieś na szpicy tych protestów? Się śmieję, jeżeli chodzi o politykę. Po prostu nie chcę iść do polityki z prostej przyczyny. Zachorowałem. Bo trenera nie chcą. Ale nie. Chcą mnie. A, trener. Jak ci trener? Serio? No, chcą mnie. Nie chcę iść z prostej przyczyny, że zachorowałem na nowotwór, straciłem cały majątek, straciłem zdrowie i nie chcę już ani poświęcić majątku, ani zdrowia, bo majątku nie mam, a zdrowie mam już ledwo. Więc jakby angażuję się w łowiectwo dlatego, że po prostu chcę, bo mam zasięgi medialne przez to, że moi zawodnicy walczą i chcę pomóc tym ludziom, którzy polują, żeby nie zlikwidowali łowiectwa, bo uważam, że łowiectwo przez to właśnie, jak mnie mój dziadek uczył, jak byłem na polowaniu, jak byłem mały, jak się wychowałem, że to jest wspaniała sprawa. I w ogóle, czy to weźmy na przykład Stany Zjednoczone, USA, tam wszyscy polują, tam John Jones poluje, tam każdy mistrz UFC to jest myśliwym. Tam jest kultura polowania, kultura łowiecka, bo dziki zachód to nie wziął się od tego, że wchodzisz do sklepu i mówisz, poproszę tą szynkę albo tego kurczaka. Nie, po prostu tam miał strzelbę, szedł, strzelił, zjadł kurczaka. Szedł, strzelił, zjadł jakiegoś bizona. Po prostu mu trzeba było zdobyć jedzenie. I tam jest kultura taka i wszyscy to rozumieją w Polsce, przez to w Europie, że jest ten przemysł, że to wszystko, to zmieniono kulturę na taką, bo to jeszcze jest. Kiedyś byli komuniści i dostęp do broni bardzo mało osób miało. Bardzo mało ludzi miało dostęp do broni, bo komuniści bali się, że jak ludzie będą mieli broń, to zrobią powstanie. I dlatego ograniczali bardzo dostęp do broni. Na przykład ja i mój dziadek mieliśmy tylko broń śrutową, bo na przykład bali się wydać gwintowaną broń, że to już strzeli za daleko, jeszcze kogoś zabije i tego się bali wydawać, więc za komuny dostęp do broni bardzo był ograniczony i to nam zostało w Polsce, że nadal się ogranicza ten dostęp do broni, że to jest takie o. Zobaczcie, było na demonstracji, było 20 czy 30 tysięcy myśliwych i nikt nie użył broni, nikt z myśliwych nie brał udziału, wiadomo, może tam po prostu gdzieś tam na granicy myśliwi przechodzili, ale myśliwi nie brali udziału w burdzie, nie robili awantury, bo myśliwi po prostu wiedzą, że jeżeli mają pozwolenie na broń, nie mogą robić złych rzeczy, muszą się pilnować i muszą dbać o po prostu bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo swoje i po prostu protest myśliwych był bardzo pokojowy, bo osoby, które posiadają broń, muszą zachowywać się bezpiecznie dla innych. Ja, mi dalsza broń jest niepotrzebna, bo ja potrafię ręką zabić. Ja potrafię wsadzić palec w oko dotąd, potrafię kogoś udusić, potrafię zrobić takie rzeczy, że niepotrzebna mi jest broń, żeby kogoś skrzywdzić. Ja jestem bronią, chociaż jestem po chorobie, jestem słaby, ale w chwili zagrożenia... No właśnie, trener, masz klamkę na sali. W chwili zagrożenia nie muszę pokazywać klamki, no nie? Ten klucz wchodzi tu, dotąd. Jesteś trupem. Albo w oko. Niby trzeba mieć klamkę. Klamkę też mam, no nie? Klamkę też mam. Pokaż, trener, kopyto. Pokazuj kopyta, trener. Klamkę też mam, no. Też noszę, dlatego że bardzo często jeżdżę, ja co drugi dzień jeżdżę na... A możemy pokazać tak, będzie do mnie turki? I w ogóle jest za kaliber. Nie, bo będzie zasięgi z nim. Nie, wyblurujemy. 9. Tak? 9. I co to jest? Bo ja znam, jest Glock. CZ. A ty jakiej jest firmy? W sensie czeskiej? Czeska firma. Dobra, to jest ciekawy, nie? Tutaj. Jest ciekawie. Tutaj jest sejs, też się z kałachy są. No właśnie, byliśmy pierwszą redakcją, gdzie trener pokazał kałacha na tym, na materiale. No. Słuchajcie, no po prostu tak. Wojna jest za naszymi granicami. Którzy moim zdaniem działają na zlecenie Kremla. Wymyślili coś takiego, że jest 130 tysięcy myśliwych i trzeba zmniejszyć ilość myśliwych, wprowadzając dodatkowe badania, żeby
na przykład jak ktoś jest chory, albo coś mu tam złego się dzieje, to my zabierzemy mu uprawnienia. I chcą wprowadzić te badania po to, żeby ograniczyć liczbę myśliwych. A po co ograniczasz liczbę myśliwych? Żeby ograniczyć ilość broni w państwie. Jak było na Ukrainie? Było na Ukrainie tak, że wojna wybuchła. I z jednej strony, bo akurat mam kolegę snajpera, który współpracuje z Ukraińcami, bo tam jeździ, ma kontakty, jest snajperem. I on mówi, Mirek, gdyby nie strzelcy sportowi i myśliwi, to z jednej strony oddziały rosyjskie szły i oni przez moment zatrzymali tam, nie wiem, pół dnia czy dzień, ile się opowiadał, nie mówię tam szczegółowo ile, ale zatrzymali ten napór tych wojsk, dopóki się nie przegrupowały wojska ukraińskie. I jeżeli chodzi o strzelców sportowych, o myśliwych, to jest taki myśliwy, który nawet ma 70 lat, który on może nie mieć siły chodzić, ale usiądzie gdzieś tam w rowie, w skitrasie, którym się zna. On jest przyzwyczajony, bo on 30 lat albo 40 polował, siedział całą noc i czekał na dzika, to se posiedzi i poczeka na ruska te 30, tam nie wiem, 5 godzin. I taki stary gość, któremu mogliby zabrać badania, bo znaczy te pozwolenie, bo by nie przeszedł badań, bo że niby coś. Mój dziadek miał 89 lat i strzelił najwięcej bażantów na tym, na polowaniu. Został królem strzelców, bo strzelał 40, gdzie 40? Dziadek miał 90 lat, a zaczął jak miał 10 lat strzelać. To 80 lat tak robił. I on nawet by nie widział i by strzelił, rozumiesz? Czyli nawet garant był potrzebny. A jakbym miał garanta, jakbym miał garanta, ale by strzelał, co? Chodzi o to, że to są ludzie, którzy na danym, pamięć mięśniowa. Na danym terenie, on szedł 100 razy po tej ścieżce, po tym polu, bo polował na tego dzika. On potrafi po cichu pójść, zaczaić się i on poczeka. Jakby nieprzyjaciel szedł, to taki stary gość, to powie tak, mi tam życia nie szkoda. No właśnie. Bo ja co, już jestem stary, ale moje dzieci, moje wnuki, to on ma po co walczyć. On ma po co walczyć, on stanie i będzie bronił nas, tak? A oni chcą mu zabrać broń. I to są takie rzeczy, no nie? I po prostu, podobno Putin wydaje 82 miliony na wsparcie organizacji on wspiera gdzieś na jakieś fundacyjki, wysyła kasę, żeby później takie się powiedział, że panie, trzeba zrobić badanie, nie możesz pan mieć broni. No jak można naród, bo jakby wojny nie było, no nie? No to ja bym powiedział, dobra, robimy te badania, no bo wojny nie ma zagrożenia. Jest zagrożenie, wojna jest za granicą. I teraz tak, przez 5 lat było wypadków śmiertelnych, 13 wypadków przez 5 lat w umyśliwych. A jeden jakiś wjechał samochodem w ludzi, 18 osób przejechał teraz, za jednym razem. To ja proponuję, zabierzmy ekolodzy. Jechał autem, które smrodzi, przejechał ludzi. Proponuję zabrać prawa jazdy i zablokować wszystkie samochody. No tak jakbyśmy patrzyli na to. Tak, jest taki sam argument, jak w Stanach więcej ludzi topi się w basenach, jak niby w strzelaninach. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale z takim czymś się spotkałem. Wiesz, w Stanach to jest w ogóle jest kultura, że kto chce wchodzi, kupuje broń. No właśnie byłem miesiąc w Stanach teraz i byłem w sklepie z bronią. I bardzo to było miłe, jak wchodzę do sklepu bronią, pytałem się skąd jestem, mówię, że Polska, Europa, to mówili, że kojarzą nasz grom. To było bardzo miłe i czułem się szanowany, bo myślałem, że będzie gorzej, że jestem z Polski. To było dla mnie bardzo miłe. No i chciałem nagrać film, akurat się nie zgodzili, no bo nie można kręcić broni, natomiast z osedna. Ja mówię mu, słuchaj, ile trwa kupienie klamki? On mówi, mogę tak od razu? On mówi, nie, od razu nie, musisz 20 minut poczekać. I rozmawiałem z gościem, co sprzedaje tą broń i wszedł ksiądz. Wszedł ksiądz kupić broń dla siebie i swoich wiernych. No i ja zagadałem, mówię, słuchaj, ty jesteś księdzem, po co sobie klamka? On na mnie patrzy jak na idiotę, mówi, słuchaj, słyszałeś o tym wypadku 3 tygodnie temu tam padło miasto obok? Ja mówię, no nie. Że do kościoła wjechał gość, rozwalił dwie osoby i oni mają coś jak silent service, czyli że ksiądz wyznacza dwóch w kościele, którzy są pod klamką, pod sprzętem. No i ci stali i go rozwalili. No i on mi jak idiocie tłumaczy, że czego ja nie rozumiem, że jak ja mogę się go pytać, po co jemu klamka? I ja mówię, no w sumie ciekawe, nie? No wiesz, Stany to jest już w ogóle inny stan umysłu, bo tam jest, tam ludzie, to był dziki zachód, tak? Oni tam po prostu byli wychowani, że tam każdy ma broń, no nie?
u nas przez to, że były zabory i była komuna, to nam zabrali wszystko, tożsamość. Zabrali broń i ograniczyli nam. I o to chodzi, że zabrali nam broń, zabrali nam wszystko i powiedzieli, że mówmy kurde po niemiecku, albo po rosyjsku, albo po tam po austriacku. I zabrali nam broń, bo robiliśmy powstania, było listopadowe, styczniowe. Cały czas my, to wiesz, jeżeli ktoś, to dlatego jest kultura ograniczenia dostępu do broni. Zobacz, mamy 130 tysięcy myśliwych i mamy przez 5 lat 13 wypadków, a gość wjeżdża samochodem i 18 osób wali, no nie? To wiesz, to nie są żadne, to jest tak jak wiesz, po prostu to w ogóle nie są statystyki. I my byliśmy na tej demonstracji, stanęło tam 20 czy 30 tysięcy myśliwych, jeden przy drugim. I wiesz, co oni robili? Wszyscy jeden patrzył na drugiego, czy nie ma jakiegoś gościa, który coś nie zrobi, żeby nie było, że myśliwi tak się pilnowali. Jeden stał przy drugim i każdy pilnował jeden drugiego, żeby nic nie żeby nie było żadnej awantury, żeby wiesz. No to nic, Sener. Ja muszę pogadać z Senerem właśnie o tych wędkarzach, no. O tym zgadaliśmy tutaj poza kamerą. Dziękuję bardzo Senerowi za czas, że trener się zgodził. Dziękuję widzom, że słuchali. Subskrybujcie Papi TV. Tak, subskrybujcie. Subskrybujcie ten Papi TV. Tak, subskrybujcie. I trener, mam nadzieję, że będziemy się jeszcze dzielić w jakichś kolejnych okazjach i dziękuję, że mogliśmy tutaj porozmawiać trochę tak o życiu, co też trener powiedział, a nie tylko o freakach i o tym, co grzeje ludzi tydzień, no bo ma trener... Jestem u trenera chyba drugi raz i za każdym razem jakaś taka ciekawa, ucząca historia. Dziękuję za to. Dziękuję. Do zobaczenia, cześć. Dzięki, trener.